Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, chociaż widzę, że jeszcze mało osób dołącza do naszego dzisiejszego spotkania. Witam Was bardzo serdecznie, widzę, że Zuza, widzę już jakiś Patryk chyba jak strzelam, widzę też Michalinę, więc już niektóre osoby dołączają. Bardzo serdecznie witam Was na dzisiejszym spotkaniu. Z tej strony Tomasz Piotrowski. Już od 5 lat pracuję z Repliką i być może są dzisiaj tutaj z nami osoby, które już mnie kojarzą, bo rzeczywiście już pewne live'y na magazynie Replika, czyli na naszym instagramowym koncie, mogliście ze mną zobaczyć. No i mogliście przeczytać przede wszystkim moje wywiady, które czytacie w magazynie Replika. Replika, która już ma ponad 18 lat, w tym roku skończyła, więc rzeczywiście już bardzo, bardzo długo. Chciałem powiedzieć, że jeszcze jak nie żyłem, to już Replika istniała, ale żyłem już wtedy, ale niestety jeszcze wtedy nie było tej możliwości, żeby pewne rzeczy oglądać. No i dzisiaj spotykamy się w wyjątkowym dniu przede wszystkim, bo tuż przed walentynkami, więc mam nadzieję, że różne plany na te walentynki już macie i pewnie z tego też względu pomyśleliśmy o tym spotkaniu dzisiaj, bo pewnie jutrzejszy wieczór macie gdzieś już zaplanowany. Ale spotykamy się przede wszystkim po to, żeby spotkać się z Pauliną i z Anią, które były bohaterkami. I tutaj no, zdradzę już Wam, mam nadzieję, że wszyscy obejrzeli. Jeżeli nie obejrzeli, to mam nadzieję, że nie będą mieli mi tego za złe. Anią i Pauliną, które wygrały drugą edycję Love Never Lies w programu show Netflixowego, które mieliśmy okazję już oglądać od połowy lutego, jeżeli dobrze pamiętam, od połowy stycznia, mogę się teraz mylić, ale od tego czasu już mieliśmy okazję oglądać ten program na Netflixie. Cały czas bije rekordy popularności, cały czas jest w top 10. No i dzisiaj mamy tą wyjątkową okazję, żeby poznać się bliżej właśnie z Anią i Pauliną. Anię z kolei już troszkę znamy, bo na łamach repliki ona była, ale Pauliny jeszcze nie mieliśmy okazji przywitać. Zresztą Paulina, że dopiero, nazwijmy to, wchodzi, no bo od 2 lat wchodzi do społeczności LGBT+, a więc myślę, że jeszcze dużo takich spotkań przed nami, ale dzisiaj jest ta okazja, żeby poznać je bliżej. Część wywiadów już dziewczyny udzielały, więc być może, jeżeli tak lubicie ten program, to już może część rzeczy oglądaliście, ale mimo to mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa Was nieco zaciekawi. Jest 19:02, już troszkę osób nas dołączyła, więc zapraszam dziewczyny i myślę, że będziemy mogli już zaraz porozmawiać właśnie z nimi. Paulina, czy gdzieś jest? Paulina, zapraszam. I zobaczymy, czy dołączy. Mieliśmy godzinę temu próbę i o, są dziewczyny. Cześć. Cześć, witam Was serdecznie. I co, jednak jesteście osobno, czyli pokłócone. Tak, no. Nie gadamy ze sobą, wiesz. Wcale? Co to na live? Aż No musiałam dobra, wyjść do drugiego pokoju. to zaczynamy na grubo. To o co poszła kłótnia? Ach, wiesz. O to, która będzie Warto tych gadać. tematów poruszać. Czy to już kłótnia przed walentynkami? Tak, Dokładnie. bo nie poprosiła, czy zostanę jej walentynką. A ja mówię, weź zabierz mnie na randkę, a ona nie, ty mnie. Aha, i już poszło. No, każda okazja do kłótni jest dobra, macie rację. No, cześć dziewczyny, cieszę się bardzo, że zgodziłyście się na tą naszą rozmowę tutaj replikową razem z naszą społecznością tym razem, czyli już nie tak bardzo ogólnie, nie już na pomponiku, nie na plotku, ale tutaj dla naszej społeczności. Ja w swoim imieniu chyba już od razu, od początku podziękuję Wam za to, że zgodziłyście się nas reprezentować, w sensie zgodziłyście się, chciałyście wziąć po prostu udział, ale myślę, że to dla naszej społeczności ma ogromne znaczenie. Rzeczywiście dziś jesteśmy coraz bardziej widoczni w telewizji, w programach i pokazujecie i mówicie otwarcie o swoim życiu, więc to jest już coś mega, za co chyba trzeba Wam ogromnie podziękować, te wielkie oklaski od wszystkich nas tutaj wokół zebranych. My dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy, dziękujemy. No i no to dawajcie od razu, jak to się w ogóle wydarzyło, że do tego programu trafiłyście. Też tak przypadkowo, ponieważ dostałyśmy wiadomość na Instagramie. Pewna osoba, której bardzo dziękujemy, znalazła nas na TikToku i napisała z zaproszeniem na spotkanie, także wzięłyśmy udział w castingu. No i tak się cudownie potoczyło, że wzięłyśmy udział w programie. Dokładnie. No dobra, jak się domyślam, no bo w zeszłym roku też rozmawiałem z chłopakami, nie wiem czy znacie Jędrzeja i Tak. Bruno. Jeszcze nie znamy Miałyście. na żywo, ale już Ale no wiemy, wtedy. kto to jest, nie? Więc jakby też właśnie jak z Jędrzejem i Bruno rozmawiałem, to rzeczywiście oni mówili, że zupełnie nie wiedzieli, gdzie się zgłaszają, że to myśleli, że to będą fajne wakacje jakieś, będą sobie pływać w rejsy na statku, a tam wyszła totalna drama z tego. I pytanie, czy wy też już wiedziałyście, gdzie idziecie w ogóle? Domyślałeś.
się. Ogólnie nie było takiej komunikacji w naszą stronę, co to jest za program, ale no jednak w głowie było, że op, pewnie to to. Także ty gdzieś tam już było w głowie właśnie, że to pewnie drugi sezon. No i to zachęcało, czy raczej. Ja tam byłam zadowolona, ponieważ oglądałam jedynkę i jak ja nie jestem jakąś taką fanką właśnie reality show, nie oglądam innych tam polskich programów i tak dalej, no to tutaj miałam taki spokój trochę w głowie, że okej, wstydu nie będzie chyba, że fajny program. No i byłam zadowolona, że do dwójki trafiłyśmy. Nie wiem, jak Ty jak Ania, bo tam. widzę, że się dużo się pozmieniało w związku, teraz więcej Paulina mówi niż Ania. Tak, no, nauczyłam się nie przerywać. Tylko pod publikę, tak, tylko pod publikę. Wygoniłam je do W drugiego domu tak nie pokoju, ma. wiesz. No dobra, no ale skoro się spodziewałyście, gdzie idziecie, no to była jakieś takie kilka wieczorów z rzędu, dobra, Ania, Paulina, siadamy, rozmawiamy, czego jeszcze nie powiedziałyśmy sobie, bo jednak byłyście wtedy ile, 5 miesięcy razem, jakby dopiero początki, więc tak naprawdę dużo tajemnic jeszcze mogło być niepowiedzianych między wami. I były takie wieczory, żeby sobie przegadać pewne tematy? Nie, było Jakiejś takie poważnej bardziej rozmowy to nie było, tylko odpaliłyśmy jedynkę i razem z nimi odpowiadaliśmy na na pytania. śmieszki, tak bardziej. Tak, to No. tak na Ja tak się luzie. śmiałam, Także... mówię, Pojna, a co jest, czego mi jeszcze nie powiedziałaś? I tak bardziej na śmiechowo do tego podeszłyśmy. No i coś wyszło, jakieś takie tajemnice wtedy? Nie. Dużo Nie. wiedziałyśmy już o sobie. Tak jak no, wcześniej się kolegowałyśmy, nawet przyjaźniłyśmy, także Tak, cały ciężko by było czas coś ukryć wiedziałam, w co sumie, się no. działo kiedyś u Ani. Okej, dobra, to jak długo wy się już znałyście wcześniej, zanim weszłyście w związek? No, kilka miesięcy. A ile dokładnie, to nie pamiętam. Nie no, z rok ponad. To dużo. No, ponad rok, no Paulina. Nawet nie pamięta, nie? Ja jestem ta datowa, powiem, nie za bardzo. My się poznałyśmy w ogóle na mojej imprezie i to był grudzień, więc jakby miesiąc później wyleciałyśmy już jako koleżanki na wakacje i potem się kumplowałyśmy kolejny rok jako koleżanki psia psi, a później dopiero ta relacja zamieniła się w jakąś tam poważniejszą, tak naprawdę po 1,5 roku znajomości, więc to nie jest tak, że to było od tak. No dobra, to jaka to była impreza? To już była ta impreza, jedna z tych twoich lesbijskich czy queerowych imprez, o których często mówimy? Tak, tylko że kiedyś organizowałam po prostu, miałam współorganizatorkę, z którą organizowałam imprezę o nazwie Twin Heart. Teraz te imprezy od XX czasu nazywają się L-Vibes i po prostu Paulinka przyszła na jedną z moich imprez z koleżanką. Przez przypadek. Przez przypadek. Znaczy koleżanka jej nie miała z kim iść, więc napisała do Pauliny, może ze mną pójdziesz. No i Paulina mówi, ja w sumie mam wolny wieczór, no to czemu nie? No i przyszły na tą moją imprezę, tylko że ta historia jest na tyle śmieszna, że ja z tą jej koleżanką miałam takie swoje spięcie kiedyś w przeszłości. Okej. Znaczy, czyli typowy światek queerowy, wszyscy się znamy. Coś na tej zasadzie. I po prostu los tak chciał, że stał. Ja byłam ze swoim środowiskiem, ze swoimi koleżankami, ona była ze swoimi, ale też podeszła do tych moich i zrobiło się takie jedno wielkie kółeczko znajomych wszystkich, jakby, którzy się znają. No i tam po prostu, jak były jakieś konwersacje, no to Ania ja nie była tam. miła. Ania nie była Nie to, miła. że No nie i byłam miła, tylko po chciałam. prostu jakby nie. To był ten czas, bo teraz jest okej z tą koleżanką Pauliny, tylko to był wtedy ten czas, taki gorący czas, gdzie jakby nie miałam ochoty przybywać w jej towarzystwie i jakby wypowiadałam się, co myślę. I Paulina po prostu do mnie mówiła, ale ty jesteś niemiła, ale ty jesteś niemiła, a ja po prostu powiedziałam, jak nie znasz sytuacji, to się nie wtrącaj. I tak wyglądało nasze poznanie się z Pauliną. No. I No i na to całą jak powiedziałabym, w że napisała. I co, chciałaś się przeprosić, czy co? Nie, taką wiadomość tak na luzie coś tam Jakie napisała, nawet nie pamiętam. czujesz chyba, bo. Chyba tak, że po imprezie, a później mi swoje Tak. wykony wysłała. No. Co, Czyli co? Pauli. O Jezu, Aha, no. gekony. Może. A czyli jednak Paulina ci wpadła w oko od początku. Czy co to Tak miało na totalnie celu? zapytałam, ja się ją wtedy zapytałam tak totalnie, stricto koleżeńsko, po prostu jak się czuję po imprezie, bo ta impreza po prostu się była bardzo, bardzo, nie wiem, o której my skończyliśmy tą imprezę, ale Jasne. zapytałam się jej po prostu, jak się czuję, stricto kumpelsko. I potem każde nasze spotkanie, wyjście było kumpelskie, które było tydzień później.
Na pewno do I innych koleżanek też napisała rano, jak się czują. No na pewno. ile tych wiadomości tam poszło? Ja po prostu tak mam, że jak ktoś jest taki zadziorny, to jest takie, kurde, czemu ona taka była dla mnie niemiła? I ja sobie myślę, dobra, napiszę do nich. Więc miła bywam po prostu. No dobra, i spotykacie się jako koleżanki, ale Tak. rozumiem, że po jakimś czasie zaczęło się rodzić coś między wami, jakieś takie głębsze uczucie. Ale Tak, to tak. dopiero właśnie po tym roku, ponad. Tak, miałyśmy i podróż do Barcelony, później w Meksyku też byłyśmy jako Sam na koleżanki. sam? Tak, ale koleżeńsko, no. Okej. Bo generalnie jakby się poznałyśmy, no to okazało się, że obydwie uwielbiamy podróżować i żadna z nas nie miała jakby w zasięgu takiego kompana do egzotyki, no bo wiadomo, w Europę to jest bardzo łatwo w sobie pojechać, ale już taka egzotyka typu Meksyk, Tajlandia i coś tam, no to wiadomo, że każdy albo praca, albo jakby finansowo nie może, więc my w końcu się tak dobrałyśmy, kurde, dobra, to jedziemy tam, jedziemy tam, jedziemy i tak po prostu podróżniczo my się tak bardzo No dogadały. dobra, i no to będę dalej ciągnął temat. Gdzie doszedł ten moment? Co, byliście w podróży, byłyście w To było podróży i po nagle. wakacjach chyba. Pamiętam, że to było właśnie przed Audio River, przed festiwalem. Ogóle Jakoś po tak. jeszcze moich urodzinach, jak było jeszcze mi to w ogóle zarzucane, a tak naprawdę nic nie było wtedy i dopiero po jeszcze moich urodzinach. Mówię, dobra, skoro już to mi zarzucają, no to no, trzeba spróbować. Oglądałyśmy Netflixa, no i jakoś tam coś wyszło. Oglądałyśmy Pocałowałam. film, tak, oglądałyśmy film któregoś wieczoru. Bo my w ogóle spotykałyśmy się wieczorami na oglądanie właśnie filmów, bo takie nocne marki z nas, no i tak. Czyli typowy Netflix and chill. Dobry chill był. No dobra, ty, Paulina, już miałaś wcześniej, bo ty też nie ukrywałaś tego w programie, rzeczywiście, że to jest twój pierwszy związek z kobietą. Ja by już wcześniej, kiedy już wyjeżdżałeś na te wyjazdy, już miałaś te myśli, że może i mogę spróbować, może mogę się jej zakochać, Ani, czy rodziło się w tobie takie uczucie i przekonanie w ogóle, bo dopuszczenie do siebie myśli takie, że mogę być też z dziewczyną, to już było wcześniej, czy jakby dopiero teraz Ania była tą pierwszą osobą? No, te pierwsze wyjazdy to jednak w głowie miałam, że no koleżeńsko raczej, ale później też widziałam, że Ania też daje mi jakieś tam znaki, że chyba jej się trochę podobam. I w mojej głowie tak rodziła się taka myśl, a jakby to było z kobietą? I właśnie tak zaczęłam myśleć, czy bym się bała, czy nie, czy chciałabym spróbować. No i na początku na pewno w głowie było trochę tego strachu, czy dałabym radę być z kobietą. No, ale mówię, trzeba spróbować w życiu, no. Taka perełka mi się tutaj trafiła, mówię perełka, słusznie to. Oj. Oj, szkoda by było tutaj nie powiedzieć sobie takiego YOLO, jak to się mówi, no i coś kombinować. Ale rozumiem, że miałaś koleżanki Tak, lesbijki, bo chodziła z nimi na te imprezy, tak? właśnie przyszłam do Ani na imprezę właśnie z koleżanką lesbijką, ale to jest pierwsza A kobieta, która mnie jakoś tak zaciekawiła, zaintrygowała. Wcześniej nie miałam w głowie takiej myśli, na przykład, nie wiem, widząc jakąś piękną kobietę na ulicy, że o, fajna. chciałabym. Także Ania jest pierwszą Zaciekawiłem. kobietą, która jakoś mnie tak zainteresowała właśnie. A mogę zapytać, czy teraz już w jakiś sposób się określasz jako lesbijka, osoba biseksualna, czy jeszcze szukasz swojej tożsamości? Myślę, że biseksualna. No i Ania gdzieś wprowadziła ci, mówi, że też masz koleżanki w lesbijki i osoby z LGBT+. No, powiedzmy, że Ania się wprowadziła chyba jeszcze bardziej do tego środowiska. Dzisiaj się już czujesz częścią? Coś cię zaskoczyło w tym środowisku? Czegoś się dowiedziałaś zupełnie nowego i co cię przestraszyło może? Czy jak wyglądają twoje doświadczenia Właśnie właśnie? pozytywne doświadczenia. Też z Anią właśnie organizowałyśmy już obozy dla kobiet i to jest niesamowite. Na samym początku się strasznie stresowałam właśnie, jak to będzie, czy się dogadam z dziewczynami, ale już mamy za sobą dwa obozy i po prostu uwielbiam dziewczyny. Zawsze jak się widzimy na imprezie u Ani, na imprezie Elwajs, no to po prostu jest te ściski, przytulanie się, nawet krzyki, że o Boże, tęskniłam. Więc naprawdę jestem tak miło zaskoczona, że dziewczyny są cudowne i chciałabym jak najwięcej z nimi czasu spędzać. Oczywiście też gdzieś tam są jakieś wyjątki, ale to mi wydaje się, że wszędzie tak jest, w różnym środowisku, no ale jestem pozytywnie zaskoczona. A ty, Ania, jak teraz się czujesz obecnie? No bo rzeczywiście
Mogę powiedzieć chyba, że jesteś rozpoznawalna w naszym środowisku. Już DJ-ka, która gdzieś, jak widzimy tą nazwę twoją, to już rzeczywiście wiemy, o kogo chodzi. Jak ktoś zobaczył cię w programie, to myślę, też od razu po twarzy poznał. O, Ania poszła do programu. I jak ty przez te lata wszystkie czujesz się dzisiaj jako lesbijka w Polsce? Znaczy ja cię muszę poprawić, bo ja też się uważam za osobę biseksualną. Okay. Sorry, przepraszam. Nie szkodzi, jakby totalnie. Znaczy ja się czuję bardzo dobrze, no bo jakby miałam też taki pozytywny feedback od właśnie dziewczyn, w ogóle od koleżanek z liceum albo nawet podstawówki, że ale super, że w ogóle było cię widzieć i tak dalej, więc ja jakby też jakby to nie, u mnie nie zmieniło jakby niczego, bo to jakby te wszystkie nowości LGBT społeczności to są tak naprawdę u Pauliny, bo ja mam z tymi osobami styczność na co dzień. Nie dość, że organizuję te imprezy, to też tutaj wspominam akurat te wyjazdy, no ale jakby chodzę też do takich miejsc, bo w takich miejscach po prostu też pracuję, więc u mnie to tak jakby nie czuję jakby w ogóle, wiecie, nie? Różnicy. Pewnie. Dobra, wracając do programu, jak się czułyście właśnie na planie serialu Love Never, serialu, programu Love Never Lies jako właśnie para, no bo to też już powiedzmy, że się spodziewaliśmy wszyscy chyba trochę, że będzie też jakaś para LGBT+, już po pierwszym sezonie, no ale jednak to była duża zmiana, jednak teraz tym razem kobiety, a nie faceci. No jak się tam poczułyście w tym środowisku? Jakby zero jakby problemu od wszystkich uczestników? Nie, każdy nas bardzo ciepło przyjął, cała produkcja też była cudowna, także nie tylko uczestnicy, pozdrawiam uczestników, pozdrawiam całą produkcję. Każdy był bardzo miły dla nas, no czuliśmy się wyjątkowo, tak naprawdę cudownie, fajnie. Nie było żadnej jakiejś... Nie miałyśmy żadnego jakiegoś tam negatywnego odbioru, także super, że w końcu kobiety coś zrobiły. Oczywiście. Bo jakby większa jest jednak ta styczność, że wszędzie spotyka się facetów, chłopaków, mężczyzn. Czy to są programy, czy jakieś, nie wiem, filmy i jakby o tym jest dużo, dużo więcej materiałów niż o dziewczynach. Więc ja osobiście bardzo się cieszę, jestem dumna, że w końcu są pokazywane też kobiety. Znaczy dla mnie osobiście. Jest to bardzo ważne. Zdecydowanie, dlatego też Wam dziękowałem, bo rzeczywiście też uważam, że jak najwięcej kobiet w związkach nieheteronormatywnych, im więcej tego będzie, tym lepiej dla nas wszystkich i tym fajniejsza robi się atmosfera. No ale sam program, ten na początku stres był już jakiś, no bo wiedziałyście, gdzie idziecie, okej, dobra, potem jesteście już na miejscu, wychodzi Maja i już macie te myśli, o nie, zaraz nas rozdzieli i zaraz to wszystko się zacznie. I jakie wtedy są emocje związane z tym? No, stres i taki strach, co się wydarzy. Ja na przykład myślałam, że jakoś, no Ania, na przykład przed programem Ania tak mówiła, Boże, jak my bez siebie wytrzymamy, a w moim głowie tak, no szybko zleci, damy radę. I pamiętam ten moment, kiedy właśnie chyba Maja wywołała moje imię, resztę uczestników i że musicie opuścić willę. A ja po prostu dostałam jakieś ciarki aż na twarzy, mówię, o nie, to tak. Już? I aż miałam takie lekkie łzy w oczach, to było straszne. Tak, bo też myślałyśmy, że tak chociaż pobędziemy tam ze sobą chwilkę, a my po prostu weszliśmy od razu, zostałyśmy rozdzielone, od razu, więc jakby co? Ale to wylądowałyście samolotem na no nie, plan... Tak, to nie. No. Nie, no dobrze, ale powiedziałeś, że nie. Nie, no tam jest... No już nieważne, ale no, szybciutko tak naprawdę nas rozdzielili. Mhm. No i nawiązały się relacje między wami a uczestnikami innymi i co uważacie, kto jest taki najbardziej wartościowy dla was, jakie te relacje były największe, nie miały największe znaczenie dla was z tego programu? Ania? Ja? No nie, no akurat jeśli chodzi o moją grupę, no to ja mam wrażenie, że z każdym fajny koleżeński kontakt złapałam. Może nie przyjacielski, bo mi by było ciężko się otworzyć, na przykład, nie wiem, po kilku dniach i już kogoś nazywać swoim przyjacielem. Ja nie wiem, mam swoje przyjaciółki, które znam ponad 10 lat i takie osoby mogę nazywać przyjaciółmi, ale no były to fajne relacje koleżeńskie tak naprawdę z każdym. No najbardziej, no to z Sandrą w ogóle dzieliłam pokój, więc chyba my się najbardziej tak zbliżyłyśmy. No ale to tak jak mówię, koleżeńskie. A ja najbardziej zbliżałam się z Billim i Kornelem, jeżeli chodzi o nasz dom, aczkolwiek ja taka jestem, że i tak z każdym rozmawiam i z każdym miałam kontakt, ale taki bliższy, no to wiadomo, że z Billim, no bo dzieliłam z nim pokój,
I z Kornelem mieliśmy tam taki swój, taki śmieszki vibe i wspieraliśmy się bardzo. A teraz po programie to tak naprawdę też jakby prowadzimy ze sobą rozmowy, czy gdzieś tam się widujemy. Może nie tak często, wiadomo, bo każdy jakby jest z nas troszeczkę zajęty teraz. No ale ja mam kontakt z Amandą, z Pauliną, z Sandrą też, więc jakby z tymi osobami na pewno. I Kamilem. A jak z Bilem? Dostaje ci się teraz po programie za kontakt z nim? Nawet nie musisz kończyć pytania, tak. Za to, że dzieliłam z nim pokój i za to, że się z nim kumpluję przyjaźnie, to jakiś tam na mnie hejt spadł. Aczkolwiek jakby każdy ma kontakt z Bilem, ja uważam nawet, że może nawet Bili z Kornelem mają lepszy niż jest mój z Bilem. Ale no jakby ja oberwałam i w sumie to nawet nie czytam tych komentarzy, no bo nie mam na to ani czasu, ani chęci tak naprawdę, więc. No ale bo ty też chyba jasno się odcinasz jakby od tego, żeby komentować w ogóle sprawę Billa i jego relacji. No bo jakby nie czuję potrzeby. I tak już mam nauczkę za to, że wtrąciłam się na reunion niepotrzebnie, gdzie za to właśnie mam hejty. Bo tak naprawdę i mam i z Sandrą i z Bilem super kontakt, więc jakby nasza relacja w ogóle nie jest w żaden sposób jakaś negatywna. Także ja się nie wypowiadam, ja się nie wtrącam, niech sobie każdy robi co chce, z kim chce i tak dalej. Dla mnie w sumie mój związek z Pauliną jest najważniejszy i my tutaj sobie się docieramy wspólnie mieszkając już ze sobą. A co tam się dzieje, to niech się dzieje. My tu sobie mamy swoje żyćko, wiadomo, ale i tak wszystkich jakby no, lubimy. No to takie najtrudniejsze chwile tego programu, co byście powiedziały? No pewnie jak te materiały zostały nam pokazane, co tam się działo po naszej rozłące. Także u mnie chyba takim przełomowym momentem były już te na samym końcu materiały, jak pokazali mi reakcję Ani na to, co ja robiłam. I zobaczyłam taką zapłakaną, i mówię, po co ona płacze? Przecież nic złego nie zrobiłam. Czego ona się martwi? Co ty opowiadasz? Zaraz No. cię wyłączę. To był rzeczywiście dla mnie też był najgorszy moment tego programu, kiedy widziałem, co się dzieje z Anią i jak na wiele, powiem produkcja chyba, jak na wiele rzeczy niepokojących w twoim życiu, bolących, gdzieś nadepnęli, nacisnęli i Oj. rzeczywiście chyba uderzyli w najgorsze rzeczy, w jakie mogli, prawda? Tak, żeś jeszcze widział tyle, co ja tam widziałam. Nie no, masakra. No ja miałam takie obawy, więc dla mnie to było bardzo trudne. A Nie potem już wierzyłaś, po że prostu tam się. już tak w tej willi obaw weszło mi w głowę i przez to oglądanie materiału i tak dalej, i to, że każdy tam był tak naprawdę smutny, no to nie poprawiało nikomu jakby samopoczucia. No i tak, miałam takie obawy właśnie, że Boże, ona chyba mnie kocha jak koleżankę i tak dalej, bo miałam już wcześniej takie przypadki w swoim życiu, że jednak no ktoś załóżmy tą zabawił, więc nie chciałam po prostu takiej powtórki z rozrywki. Ja tutaj miałam tak przekazywane te materiały, że no było mi bardzo smutno i płakałam. No dobra, ale powiedziałaś, że ja nie widziałem tyle co ty. To znaczy, że jak wy macie te materiały, to macie ich Tak, więcej jest niż my widzimy. więcej. Ania widziała jakby więcej materiałów moich z Dominikiem, ale ja też widziałam więcej materiałów Ani z Perełką. Jak Ania Ja jej głaskała to ją nie po zgadzam. udzie, oczywiście tego nie pamięta, także Czego? ja też Co? widziałam więcej. Ja za rękę z nikim nie chodziłam, tak. Ja po udach Dominika też nie Ale. widziałam. O. Przestań się, czy wiesz, że ja jestem taka ekspresyjna w ogóle? Co sobie ze mnie jaja robi teraz? Nie no, fajnie, kłótnia na live, bardzo dobrze. Nie, my się nie kłócimy w sumie, tak my się nie kłócimy, no, ale. Czyli to znaczy, no bo ja też się zastanawiałem właśnie nad tym, tak sobie myślałem rzeczywiście, bo wy byłyście tam prawie że rok temu, tak? Coś takiego to było w maju, tak? Czy... No niecały rok. Ale już tego czasu minęło całkiem sporo i się zastanawiałem, na ile dla was teraz obejrzenie tego jest nowością, że możecie zobaczyć jeszcze więcej niż wiedziałyście na żywo, co się dzieje. No bo tutaj rzeczywiście te kamery, wydawało mi się, że pewnie jeszcze tutaj widzimy te takie szczegóły z tego codziennego życia, których wy może, będąc w willi obaw, nie widzicie, co się dzieje na przykład w willi pokus, tak, wszystkich tych materiałów. No tak, no faktycznie, no trochę tam było tych materiałów. No tak samo, no załóżmy, że nie wiem, rozmowy, które były obok w pokoju, załóżmy, w których już tak ja nie uczestniczyłam, ale tam nie było chyba nic takiego,
co bym jakoś szokowało. Najbardziej szokujące materiały były te, które nam zostały pokazane. No. Nie ma co oszukiwać. No. Dobra, wspomniałyście, że byłyście bardzo dobrze przyjęte przez uczestników programu, ale oczywiście oglądałem inne wywiady już, które są z wami i wiem, że z jedną osobą nie poszło tak dobrze i to nie byle jaką osobą, bo no, w ale kontekście waszym ważną. Nie wiem, co to jest nawet, no to po co mówić? Wszędzie są pytania, kim jest Dominik, kim jest Dominik? Ale od razu wyszukiwania w Google wyskoczyły wyższe mu na pewno. No faktycznie, no tutaj kusiciel, który został mi tutaj przypisany, powiedział coś, co nie było fajne, ale ja akurat tego nie widziałam, później Ania mi to przekazała, bo ona to był jeden z tych fragmentów, które nie zostały puszczone. Tak, zacytowałam. Ale to było coś w stosunku do ciebie, Paulina, czy...? No ogólnie do kobiet. Ogółem do kobiet to było takie no seksistowskie i homofobiczne. No. Jeżeli chodzi o dziewczyny z branży LGBT, to było bardzo homofobiczne, ale jeżeli chodzi o o wszystkie kobiety na całym świecie, to było to też seksistowskie bardzo. No. I to rozumiem, się zdarzyło jeszcze wtedy, jak gdzieś tam zaczęła się ta... z Pauliną zaczął kręcić, tak? Czy był, jak z nią współdzielił pokój, jak był jej współlokatorem. Współlokatorem. No, ale słyszałem, że też próbowałaś to Ania skonfrontować z nim. Tak, próbowałam, ale no nie dało się. To jest właśnie... nie mój poziom. Szkoda słów. Tak, no. Dlatego nikt nie wie, kim jest Dominik, także zostajmy przy tym i niech jakby... niech próbuje, no. No dobra, wygrałyście program. Spodziewałyście się, że to tak może pójść, jakby idąc już do programu już miałyście idziemy po zwycięstwo, czy to była bardziej taka... W ogóle nie miałyśmy tego. Bardziej, że ahoj przygodo, zróbmy coś szalonego, tak. Nowe przeżycie, nowe jakieś doznania, ale nawet w programie też myślę, że nawet żaden z uczestników nie myślał o wygranej, bo były o wiele większe takie problemy i nikt w głowie nie miał tych pieniędzy. Dopiero kiedy był ten finał, no i właśnie Maja powiedziała, że jedna para tylko raz skłamała, no to wtedy miałam w głowie, okej, to chyba my, to się dzieje. No to Paulina to w ogóle, no Paulina zatkało na początku. Tak, ja stałam jak słup. Paulina, wygrałeś program. Tak, to było śmieszne akurat. Miałam taki opóźniony zapłon. Ale słyszałem, że pieniądze jeszcze nie są na waszym koncie. Nie, a jeszcze nie. Kiedy to się wydarzy? Co to ma znaczyć? Oszukali was. To jest, słuchaj, jakby tam się gdzieś spieszy, nie? Było to tak drugorzędowa sprawa u nas, jakby, bo my tam naprawdę poszliśmy jako ahoj przygodo. A, bo znamy nowych ludzi, będzie fajnie, coś tam, nie? No i co zrobicie za tą kasę? No to też część przeznaczymy na nasze wspólne konto, na jakieś tam nasze wspólne potrzeby, no a drugą część sobie przeznaczymy na jakieś nasze zachcianki, może też jakąś podróż. No, ale na pewno. No, na pewno jakaś część idzie na wspólne konto. Właśnie, już te podróże się wiele razy powtórzyły, no i rzeczywiście widzę na Instagramie, że wy cały czas gdzieś jesteście w ogóle. Czy wy jeszcze żyjecie normalnie, czy tylko podróżujecie po świecie non stop? Znaczy, miałyśmy taki okres w ogóle po programie, że co miesiąc byłyśmy w innym kraju, więc to było super. Teraz przed programem też byłyśmy i jakby to było takie top secret, więc niedługo na naszych socjalach zobaczycie, że byłyśmy na Malediwach. Ale ten content wyjdzie dopiero na światło dzienne niedługo, nie? No dobra, to jakieś wspomnienia z podróży? Wasze najciekawsze, najfajniejsze? Nurkowałyśmy z rekinami. Tak, no ostatnio z rekinami nurkowałyśmy, tak. Ale też mi się przypomniało, bo ostatnio chyba Maja się spytała, co takiego szalonego robiłyśmy, no i też biorąc pod uwagę, że Ania ma lęk wysokości, to w Nowym Jorku miałyśmy lot helikopterem bez drzwi, taki, że można sobie nogi opuścić tam na... Miałam zapiętych pasów. Jednych. Jak ty to przeżyłaś? No, pan pilot bardzo mnie przepraszał, bo tam były jakby podwójne pasy z bezpieczeństwa i po prostu w trakcie tego lotu byliśmy tak z taką inną parą, z małżeństwem chyba nawet,
I ta pani tak nachyliła się i zapięła mi te pasy bezpieczeństwa. Ja tak się patrzę i mówię, to wy wszyscy mieliście podwójne? A ja wiesz, nogami za okno, za te drzwi. Mówię, Jezu. No, także No, to hardcore. też była fajna przygoda, no ale te rekiny, no dużo było. Tak, no. No ale teraz to będą najciekawsze chyba ten nasz podwodny świat z Malediwów, którego jeszcze nie zdążyłyśmy wstawić, ale tam po prostu bardzo dużo snurkowałyśmy i tam były i rekiny, i płaszczki, i żółwiki, i delfiny, i wszystko, wszystko, wszystko. Także ten trip nadchodzi nasz niedługo. Wiem, jeszcze w Tajlandii byłyśmy na tym zipline. To A, też było fajne, bo ty też masz tak! taki lęk wysokości i to było takie przełamanie tego. I tam było tak, że były takie liny na przykład i one się zwiększały z każdym podejściem. Było 200 metrów, 300 metrów, 400 metrów, a ta chyba największa miała 900 metrów, więc prawie kilometr. Tak nad przedpaścią, nad dżunglą się. I tak we dwie mamy takie filmy. Jak sobie lecimy. Fajne, fajne. To było fajne, no. A Ale jeszcze słyszałem. nałożyłam te. Ja nałożyłam wtedy okulary przeciwsłoneczne, takie bardzo przyciemnione i jakoś, nie wiem. Pomaga? Jakby Bo ktoś nie chciał lęk widziałam wysokości, pomaga. małym Ciemne oksy pomagają, naprawdę. Gdzie można oglądać wszystkie wasze te wspomnienia z podróży? Ja mam kanał na YouTubie i tam takie vlogi robię, ale też mamy, bo jakby my teraz jesteśmy na swoich prywatnych socjalach i jakby Paulina jest obok w pokoju, ale mamy taki też wspólny profil, dwie takie. I to jest taki nasz wspólny content, gdzie tam jakby bardziej pokazujemy wspólnie nasze podróże, bo nasze prywatne jakby konta są naszymi prywatnymi contentami. Na przykład bardzo dużo osób się pyta, dlaczego Paulina nie wstawia ze mną zdjęć? Ano odpowiadam, ponieważ Pauliny content jest bardzo modowy i ona ma już od lat wyrobiony tam content stricto taki swój. Tak samo jak ja mam swój, że rolki muzyczne i podróże. I to jest moje, a to jest jej. Dlatego stworzyłyśmy swojego też wspólnego TikToka dwie takie i dlatego też pod tego TikToka powstał ten Instagram też dwie takie. I tam jakby nasza prywata bardziej będzie taka wspólna. Czyli jakieś rekomendacje podróżnicze też można od Was uzyskać. Mamy nawet jednego e-booka napisanego z Tajlandii. Napisałybyśmy jeszcze z wielu innych krajów, ale po prostu brak czasu, wiesz jak Kiedy to jest. zrobić, nie? Wszystko. No, nie da rady. Ale jeszcze z historii, której ja bym chciał jeszcze bardziej usłyszeć, to jest ta rebelianska przygoda Ania, czyli ucieczka w Meksyku przed policją. Jak wyłapał wszystko, nie? No generalnie było tak, że zjeżdżałyśmy sobie z ronda i no ja kierunkowskazu chyba wtedy nie użyłam po prostu. Oni tam za wszystko chcą kasę, nie? No ja sobie zjechałam z tego ronda, za mną był też samochód i za tym samochodem jechał radiowóz już policyjny. Tylko, że jak ja zjechałam w tą uliczkę, to ta uliczka była jednokierunkowa. Ja sobie jadę, w ogóle sobie jadę, wszystko spoko i on tam nie, dwa razy. Ja mówię, to nie do mnie, nie, to nie do mnie. Dobra, jedziemy sobie dalej, jedziemy, jedziemy i jakby ta policja nie mogła jakby przeskoczyć tego samochodu. Więc już tam pan policjant wjechał grubo z alarmami i zaczął mówić do mnie przez megafon i ja mówię, ej, to chyba do nas w ogóle, a Paulina, weź się zatrzymaj, a ja mówię, nie zatrzymam się, a ona, zatrzymaj się, coś tam, mówię, nie, bo dostanę mandat, nie, a my w każdym kraju dostajemy mandat, więc mówię, nie, z tego kraju mandatu nie I będzie. tak był. No. I tak był, no ale to było w innej sytuacji. No i w każdym razie my tak sobie jedziemy tą drogą jednokierunkową. Ten do mnie gada po jakby meksykańsku w tym ich języku, żebym się zatrzymała. Ja udaję głupa, że to nie do mnie, to nie do mnie. No i ten policjant, po prostu ja kątem, patrzyłam sobie w lusterko te tylnie. No i ten policjant gwałtownie skręcił w lewo, żeby objechać na szybko blok, żeby być przed tym samochodem, który jechał za mną, a ja w tym czasie szybko długa. No i wyjechałyśmy po prostu bardzo szybko za miasto. I I ten uciekłeś. ciął na tak. My chyba przekroczyłyśmy jakby granicę jego kontroli, tak mi się wydaje, tej takiej, wiecie, że każdy ma taką swoją arenę do pilnowania, nie? No i my po prostu zwiałyśmy już poza miasto, poza do innego miasta się skierowałyśmy i on przestał za nami Może jechać. jesteście poszukiwane, może teraz jeszcze w Meksyku. No my Nie. w ogóle mamy zakaz wstępu, nasze twarze Tak. przekreślone. Ale to było śmieszne, no. A w Meksyku dostałyśmy i tak mandat, ale za co to było? Za blokadę na koła? Tak. Parkowanie tam, nie do Tak, no. No to głupoty jakieś.
Za to jeszcze byście w więzieniu pewnie siedziały, więc. Wszędzie dostajemy blokady na koła, w Bułgarii, no wszędzie, wszędzie. No to rozumiem, że teraz na Instagramie będą Malediwy, a wasze takie plany prywatne, gdzie jedziecie robić content? Mamy tyle pomysłów, że nawet nie wiemy, który kierunek obrać tak naprawdę. Ale mi się bardzo strasznie Singapur, żeby Singapur połączyć z Malezją, no i może Bali. Może Bali, tak, ja tutaj bardziej Madagaskar, Mauritius. Madagaskar połączyłabym po prostu z Mauritiusem, tak. Madagaskar. Także jest problem. Znaczy to jest, nie jest to problem, tylko to jest kwestia tego, do którego kraju najpierw. Gorąco. Chodowa. Także na pewno i ten kraj zobaczymy, tylko to jest kwestia w jakiej kolejności i czy same, czy może ze znajomymi, bo też taki tak, ostatnio opadł. Tak, nasze przyjaciółki Way of Blondie Machine ostatnio rzuciły temat, że może razem w końcu coś. Mówię, no w końcu może coś razem. To już słyszę od 2 lat chyba. Ale one cały czas zapracowane, nigdy mają kiedy jechać. No to ciężko jest się zgrać, naprawdę. U każdego to nie jest tak, że jedna strona nie może. To takie życie, no. Najpierw trzeba ciężko pracować, a potem jechać. Ale rozumiem, że nie boicie się bardzo krajów dosyć szalonych pod względem nawet społeczności LGBT+. Nie boicie się, że coś tam wam się przydarzy? Znając nasze temperamenty, ja tu a po ile stanie. No i wyżej wsiągniesz w samochód i uciekniesz, nie? Tak. Gazu! Chciałem jeszcze zapytać was o wasze coming outy. I może zacznijmy od Ani, bo to rozumiem wydarzyło się dużo, dużo dawniej. Znaczy no ja już tam w 5 klasie podstawówki wiedziałam, że coś jest na rzeczy, może nie do końca też jakby sobie z tym radziłam w tamtych czasach, nie? Bo ja jestem 8-7, więc jakby to były trudne czasy. Mieliśmy top secret location imprez zamknięte, więc no tam, no ciężkie czasy. Jak ktoś się urodził w moim wieku jest, no to będzie wiedział o co chodzi. Plus jeszcze ja dodam, że jestem z Białegostoku, to już w ogóle, nie? Więc wow. Ja jakby nie miałam problemu w sumie powiedzenia dla znajomych, koleżanek, brata, siostry i tak dalej. Ukrywałam to w sumie najdłużej trochę przed rodzicami, ale pewnego dnia pękłam, bo miałam złamane serduszko i tam wypłakałam się, wychlipciałam się do tej mojej mamy. No, ale potem miesiąc później kupiłam sobie bilety do Londynu i uciekłam. A jak mama zareagowała? No właśnie źle, no na początku to chciałam je na jakąś terapię wysyłać, tu mi coś tam jakby swoje racje chciałam wmówić, jakieś takie bardziej właśnie chorobowe, gdzie ja ją argumentowałam bardzo szybko, że jakby to nie jest choroba od tego i tego roku, że coś tam mi tam, nawet cytaty i takie waliłam jakieś z Biblii, nie? Dobra byłam. I tak ją argumentowałam, ale faktycznie kupiłam sobie te bilety do Londynu wtedy, bo chciałam uciec przed tą taką moją miłością, więc musiałam się zaszyć gdzieś tam, coś tam i po 3 miesiącach moja mama do mnie sama zadzwoniła, przyjechała do mnie do Londynu, powiedziała, że powiedziała dla taty, no i że wspólnie jakby akceptują to, jaka jestem i tak dalej, bo jakby u nas jakby liczy się bardziej fakt, że niech moja mama nie mogłaby sobie pozwolić w ogóle na to, żeby stracić dziecko, więc jakby przyjęła stronę akceptacji i tolerancji, a nie utraty dziecka, nie? Nie mam tak jak niektórzy. Ale to znaczy, że przez 3 miesiące nie miałaś z nią kontaktu żadnego? Miałyśmy taki no ograniczony, no bo ja też byłam taka trochę pokrzywdzona, trochę smutna, trochę taka rozżalona i miałam żal i tak dalej, ale to dobrze, bo oni sobie to też w swoim czasie przetrawili. Ja miałam swój czas tam też ciężki, te pierwsze 3 miesiące w Anglii, więc jakby dobrze wyszło, no. No a jak w ogóle sobie radziłaś w Białymstoku? Rozumiem, że jakby już ten coming out, no z pewnej klasy wiedziałaś, ukrywałaś się i tak dalej, no ale pewnie już znajomi wiedzieli, pewnie już jakaś homofobia była. No, do dzisiaj jest homofobia duża w tym mieście, a jest dopiero kiedyś. Jest bardzo duża w tym mieście, ale szczerze ci powiem, że się nigdy nie spotkałam z homofobią w Białymstoku. W sensie chodziłam do klubów, miałam taki, kiedyś był taki klub Metro, i jakby tam jak każdy chodził, to każdy z każdym się znał. Ja też miałam kiedyś partnerkę, tą właśnie miłość, przed którą uciekłam, która była ode mnie starsza o 9 lat, więc jakby ja zawsze byłam w towarzystwie pod tytułem, że jak ja miałam lat 18, to ja byłam w towarzystwie około 30, nie? Ja zawsze miałam starsze towarzystwo.
Miałam też w swoim wieku, wiadomo, no bo jakby chodziłam do liceum i tak dalej, ale jakby prywatnie to wychodziłam ze starszym towarzystwem, no i jakby ja nigdy nie miałam problemu, naprawdę, nigdy. Nigdy mnie nikt nie obraził też nawet. Ani w Białymstoku, ani w sumie w Warszawie, ani nigdzie, gdzie mieszkałam homofobicznie w żaden sposób. Super. No, to nieźle. No, przeżyć takie życie No, to tak. zaskakujące. Potem były jakieś tam parady równości w Białymstoku i co tam się działo, to ja uff, No. No, no. chyba najtragiczniejsza historia, z najtragiczniejszych historii paradowych w historii Tak, w Polski, to Polsce, chyba tak. rzeczywiście to. Dobra, ty Paulina? Bo ty nie jesteś też z Warszawy, prawda? Nie, jestem też z małego miasta, z Płońska. Jestem, jeśli chodzi o mój coming out, no to mam wrażenie, że Ania go za mnie zrobiła, ponieważ wrzuciła Przepraszam. zdjęcie na Instagram po tam 4 czy 3 miesiącach naszej znajomości, naszej znajomości, bycia ze sobą. To chyba był post na moje urodziny. No i większość osób chyba się z tego też dowiedziało, ale też pewnie z TikToka. Do dziś tam słyszę jakieś komentarze, że ktoś się pyta, jakichś moich znajomych, hej, to Paulina jest z dziewczyną, widziałam na TikToku, widziałam na TikToku. Jeśli chodzi o takich bliższych znajomych, no to też na przykład moje przyjaciółki wychodziły razem z nami gdzieś na imprezy i one już widziały, nawet jak nie byłyśmy ze sobą, że coś tam wisi właśnie w powietrzu. Także mam wrażenie, że one już się same domyślały, zanim jeszcze my byłyśmy razem, że coś może z tego być. No jak zaczęłyśmy być ze sobą, no to najbliżsi znajomi no to wiedzieli, a myślę, że dalsi znajomi mogli się dowiedzieć teraz z Netflixa. Dalsi. Jakie reakcje? No, na razie pozytywne. Dużo osób do mnie w ogóle z Płońska też dzwoniło. Nawet nie wiem, jakieś tam znajome mojej mamy z gratulacjami ogólnie wygranej. Też, że Ania jest fajna. Jeśli chodzi o Jest. osoby z Płońska, no to właśnie też wiadomości przez Instagram, że fajnie wypadłyśmy, gratulują wszyscy. Także pozytywnie. No, A feedback twoja jest mama? fajny. Moja mama to chyba akceptuje teraz. Jest na tym takim poziomie akceptacji. Mówi, że moje życie. Tak jestem szczęśliwa, no to. A masz Przytuliła rodzeństwo? mnie. Nie, tylko przyrodnie. Ale to tak, nie mamy za bardzo kontaktu. Czyli jednak jest takie, może być parcie jeszcze kiedyś, że jednak wnuczka mogłabyś jakiegoś przynieść. Za mną chyba. No, do Tak, tego pokaż nasze zmierzam. dzieci, bo ja niestety nie mam jaj. No. Zabrała mi dwójkę. Czarna niestety śpi. Czarna! Drugi, o! Chodź. Zaraz ją zawołam do drugiego pokoju. O, leci. Leci. Tak. No szkoda. O, O, to przy... zawróciła się. Słuchajcie, bo się. już tutaj Dwa mieszkam. zabrała, teraz to dwa zabrała. Także magic trick, słuchajcie, my z Pauliną lubimy sztuczki, słuchajcie, i proszę bardzo, O! teraz jest na drugiej kamerze. To jest odpowiedź na pytanie, które się pojawia, widzę co chwilę na czacie, czy dziewczyny mieszkają razem? Tak, dziewczyny Tak. mieszkają razem. Tak, na tym pokoju. Pokaż się z drugą mamą. No teraz się widzę, pojawiło pytanie, kiedy ślub? No i rzeczywiście to też jest, troszkę już zahaczyłem o to, no bo dzieci już widzę macie, a co ze ślubem? Dzieci przed Spokojnie. ślubem, jak to? Spokojnie, mamy No czas. to Aga już tutaj się pyta o ślub. Ja już tutaj widzę, że są aktywne dziewczyny z obozu w ogóle. Widziałam, że oglądają, komentują. Haha, fantastycznie. Agnieszka też jest. Jeśli chodzi o ślub, no to spokojnie w swoim czasie. Wiemy, że już Maja Bohosiewicz ma sukienkę. Ślub podobno na plaży. Tak. Najpierw spokojnie, po prostu chcemy sobie wszystko poukładać. My tu się docieramy, mieszkamy ze sobą dopiero od kilku miesięcy, tak naprawdę. Bo w sumie od 4, 5 miesięcy ze sobą mieszkamy, jakoś tak? Od listopada? Tak? Od listopada. Więc my tu się docieramy, a tutaj już nam garniaki i sukienki ślubne wciskają wszyscy. Spokojnie. Tylko w swoim czasie. Ale jeżeli ślub na plaży, to humanistyczny, czy po prostu gdzieś za granicą? Tak, ja to bym chciała za granicą, tak gadałyśmy, tak żeby było na plaży jakoś fajnie, takim właśnie festiwalowym, Tulum vibesowym klimacie, no ale to są bardzo duże koszta, więc... To za te bilety zapłaci. No 100 tysięcy przecież wygrałyście, Nie mało? stać? A, no tak, nawet na bilety pewnie. No, to Wszystkim... jest... Jakoś trzeba by było samolot. O, szukamy współpracy barterowej, jakiś samolot, Lot coś. albo jakiś Emirates byłoby super.
Ale tak szczerze, no bo w Polsce teraz w kwestii osób LGBT+, no jakby toczy się cały czas oczekiwanie na to, że rzeczywiście przy nowym rządzie będziemy mogli być może liczyć na związki partnerskie w Polsce i wy byłybyście Teraz takie zdecydowane? obiecanie jest nawet Jakuba i Dawida. 100 dni do związków małżeńskich, czy jakoś ta strona się tak nazywa bodajże. I też no niedługo się na niej zjawimy i zjawimy na tej stronie niedługo, także no jakby odliczamy razem ze wszystkimi. Tak tyle mogę powiedzieć. Czyli jak wejdą, to też będziecie gotowe jednak zawrzeć związek partnerski. No myślę, że jeżeli nic złego nie stanie nam na przeszkodzie, a raczej nie stanie, no to tak. Jeszcze nie wiadomo, może jeszcze coś wyjdzie. Nie da rady. No dobrze, już powoli będziemy kończyć, no ale jutro walentynki, a więc po pierwsze zapytam, co, jakie plany na jutro? No musimy troszeczkę popracować, mamy też wywiady. No i walentynkowo idziemy sobie zrobić bransoletki, a później wychodzimy na kolację. Miałyśmy iść na walentynkową, taką sam na sam, ale chyba będzie to wspólna, łączona z całą ekipą posiadówka gdzieś. Bo w końcu Amanda i Cornel przyjeżdżają. Przyjeżdżają, tak, więc tutaj dostałyśmy zapro, że może się złapmy na jakąś kolacyjkę po wywiadach i tak dalej, więc myślę, że się na pewno zobaczymy jutro z ekipą. No jak nie, no to pójdziemy same oczywiście na randewu. My lubimy randki. Często chodzicie? No, w sumie ja myślę, że często. Jak myślisz, Paulina? Często? Za mało pewnie. Ja wiem. My chodzimy tak często, jak przegrywam zakłady z Pauliną. No. A że przegrywam je często. Bo Ania często jest taka uparta i mówi na przykład, że ona tak uważa i tak koniec kurwa. To ja mówię, to załóżmy się. No i tak wyszło, że wiele razy miałam rację, ja się zakładam o randki. Także ona ciągle musi mnie zapraszać na randki, bo przegrywa zakłady. A że ja lubię organizować, no to nią. Że najlepiej wszystko w mnie, więc mówię, proszę bardzo, załóżmy się. Ale to jest akurat super, jeżeli ktoś tutaj z oglądających widzów się zakłada ze swoim partnerem, to ja proponuję na randki, bo to jest, ja na przykład jestem organizatorką, ja uwielbiam organizować, więc to jest też taki pstryczek, żeby zrobić coś komuś wyjątkowego, nie na przykład iść tylko i wyłącznie na obiad czy na kolację, tylko żeby coś tak kreatywnie pomyśleć, więc ja tam lubię, nie? No dobra, Paulina, to najlepsza randka, na którą cię Ania zabrała. O Boże. Najlepsza? Oj, trudne pytanie w sumie. Strasznie dużo. Każda była też inna. Na przykład ostatnio byłyśmy właśnie na Malediwach, no i Ania zorganizowała też randkę, którą właśnie przegrała, że zabrała mnie na te takie parasolki, co parasailing to się ciągnie i się nazywa. Że się motorówka ciągnie i się unosi w powietrzu, a później byliśmy na kolacji, także to też było takie ciekawe przeżycie. No niespotykana randka w powietrzu. Tak. Najpierw latałyśmy, a potem miałyśmy romantiko na plaży w takim baldachimie ze świecami, takie co tam można sobie zorganizować na plaży po prostu. Pięknie. No dobra, to jest taka rada dla tych, którzy są już w związku, a dla tych, którzy nie są w związku, a szczególnie dla dziewczyn, jaki jest najlepszy podryw, żeby poderwać dziewczynę? Nie wiem, mojego może coś... nie stosujcie. Takie coś, żeby zaciekawiło, nie wiem. Ja słyszałem, że jest metoda na kasztana. W lesbijskim świecie. Co to znaczy? Ja nie wiem, co to znaczy. Się rzuca kasztanem i mówi, o wypadł ci kasztan. I to jest podryw. To tylko... Moja koleżanka, przyjaciółka lesbijka mi tylko o tym opowiadała. Też nie wiem, jak to działa do końca. Pierwszy raz słyszę, szczerze powiem. Później na następnej imprezie Ani, nagle po imprezie na parkiecie mnóstwo kasztanów leżących. Na zadziorę, ja bym powiedziała. Na zadziorę po prostu. Po tobie, Ania, tylko tego można się... Zachęcające w sumie całkiem, jak tam komuś utrzesz trochę nosa i potem drugą osobę to właśnie zaciekawia. Mnie to zaciekawiło, więc mówię, no dobra, napiszę do niej, jak tam się czuję. Albo najlepiej iść do Lost Never Lies i od razu się zbadać wykrywaczami. Od razu, no. No tak. Dobrze, dzięki wam bardzo, dziewczyny, za tą rozmowę. Mi było bardzo miło się z wami zobaczyć. Jeszcze raz dziękuję w imieniu swoim, w imieniu całej społeczności. Myślę, że w imieniu szczególnie dziewczyn, które są też w związkach, za to, że gdzieś tą widoczność zdecydowałyście się podnieść, jakby odważyłyście się na to. Mam nadzieję, że wytrzymacie teraz ten wszelki hejt, który gdzieś tam się pojawia.
Życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dzisiaj, jutro, walentynki, ale też na wszystkie, wszystkie kolejne dni wspólnego mieszkania, wspólnych podróży i samych wspaniałości w waszym życiu. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli dzisiaj z nami na tym live. Ja widzę, że dużo komentarzy pewnie ominąłem, bo tam były jakieś różne pytania. Była też homofobia, za co pokrzykuję, krzyczę i mówię oj, oj. Nie wolno, więc witamy, witamy wszystkich, dziękuję, że byliście tutaj razem z nami. Przypominam, że to był live repliki Netflixa, ale też i dziewczyn. Wasze konta też są chyba teraz podpięte pod relacje, więc oczywiście zachęcamy do obserwowania. A dziewczyny też zresztą zapraszacie chyba na wasze obozy, które już niedługo będą się odbywały. Właśnie, no nie poruszyliśmy tego tematu. Ogólnie z Pauliną zorganizowałyśmy już dwa takie L-campy tylko i wyłącznie dla dziewczyn, takie bardziej kameralne, ale teraz wyszłyśmy z inicjatywą taką i projektem, który tak naprawdę jutro ujrzy światło dzienne i będzie to pierwszy w Polsce LGBTQIA+ camp dla całej społeczności LGBT, ale będzie miał taki wydźwięk festiwalowy, więc na naszym wyjeździe od czwartku do niedzieli będą warsztaty, w ogóle właśnie z Jędrkiem i Bruno, oni będą jakby twarzą i gośćmi naszego tego kampu, więc będzie można ich tam spotkać. Ale warsztaty, ale będą też warsztaty z Kubą, żeby tutaj... Tak, warsztaty będą make-upowe z Kuba Sher, będą warsztaty tatuatorskie właśnie z Jadka o Tatu, będą warsztaty kreatywne z nami, będą też zajęcia sportowe, będzie możliwość korzystania ze sprzętów wodnych, desek, SUP, tam nie wiem, kajaki, rowerki i tak dalej. Ale też mamy w planach, znaczy w planach, będą dwie sceny muzyczne, gdzie będą odbywały się wieczorami imprezy. Jedna na plaży, druga bardziej w lasku. I będą po prostu dwa rodzaje muzyki, więc będzie to taki festiwalowy vibe. Wow. My też mamy dla kobiet i już tutaj mamy ostatnie miejsce, taki bardziej kameralny obóz z pool party. Pasenem, też tak. Także któreś z was jest na to ostatnie miejscówki są, więc możecie pisać. A ile tak. przewidujecie na takich właśnie kampach? Właśnie ten, ten majowy, który jest naszym nowym projektem, który tak naprawdę jutro będziemy go ogłaszać, to jest do 85 osób. My wynajęłyśmy cały ośrodek już. Więc jakby ten cały ośrodek jest na wyłączność, będzie zamknięty i tylko jakby osoby, uczestnicy będą mogli przebywać w tym ośrodku. Nie będzie sąsiadów, dlatego możemy sobie pozwolić właśnie na wieczorne imprezy z DJ-ami, bo jedzie z nami kolektyw. Także no ten będzie dużo jakby większy, tak? Taki więcej warsztatów, więcej zajęć, gier, zabaw i tak dalej. A ten w sierpniu jest na 20 osób i to jest jakby hotel na wyłączność, nie ośrodek z domkami, tylko hotel na wyłączność z basenem, jacuzzi, saunami, siłownią i tak dalej. I tutaj też będą warsztaty właśnie tam barmańskie, art prosecco i tak dalej, ale głównie nastawiamy się tutaj na kameralne tylko i wyłącznie dla dziewczyn spotkanie. No. Pewnie. Szczegółów szukać rozumiem na waszych profilach. Tak. Albo na stronie www.lmyślnikvibes.pl, bo tam też jest formularz zgłoszeniowy, że jeżeli ktoś chce z nami jechać, to i tak przez ten formularz musi się do nas zgłosić. Super. Czyli jeżeli kogoś nie macie jeszcze na walentynki, to już może niedługo poznacie, warto jechać na obozy do dziewczyn. Brzmi to mega super, sam się zacząłem zastanawiać, muszę zobaczyć jaki to jest termin, może też by się udało wpaść, ale to muszę przemyśleć sobie. Dzięki wam bardzo jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich, przypominam, że nowa replika też już jest w sklepach, nie tylko na naszej stronie www, ale także już w Empikach, w Relayach i różnych innych miejscach, więc zachęcamy do czytania też naszej repliki. Nowy numer wszedł w zeszłym tygodniu, więc świeżutki numerek, warto do niego zajrzeć. Dziewczyny jeszcze raz pozdrawiam. No i cóż, widzimy się pewnie na kolejnym live z uczestnikami, a z dziewczynami mam nadzieję, że już może na obozie niedługo. O, tak, my też bardzo pozdrawiamy wszystkich. Dla wszystkich. Dzięki bardzo, do usłyszenia, hej. Pa!